Dziś odpowiadamy na list naszego widza. Daniel, nasz widz jest głęboko nieszczęśliwy w małżeństwie, które trwa już ponad 30 lat. Czy po tylu latach jest szansa, żeby je uratować, żeby ten seks przywrócić, żeby też radość swojej żonie dać seksu, obudzić w niej jakieś pragnienie? Wiesz co, jak tak słucham tej całej historii, to myślę sobie, że seks jest dużą trudnością dla niego. Dla niej ten seks może być drugorzędny, może być czymś, co w tym momencie jest trudne, bolesne i traumatyczne. Trzeba by się zastanowić, co jest przyczyną tego, że ona tego seksu tak długo nie chce uprawiać, ale też chciałbym się zastanowić i radzić temu naszemu widzowi, żeby się zastanowił nad tym, czemu on 30 lat czekał z tym, żeby coś z tym zrobić. Myślę, że na pewno warto się skonsultować, pójść do jakiegoś specjalisty. Jeśli by się okazało, że to jest efekt jakiejś traumy, czy czegoś innego w jej przypadku, jakiejś blokady, to myślę, że warto z tym pracować. Nie wiem, czy po 30 latach tam oni są w stanie jeszcze rozpalić jakiś wielki ogień namiętności, ale może chociaż będą w stanie zaakceptować siebie, nie wiem, swoją seksualność i swoje potrzeby i znaleźć jakieś kompromisy i złote środki. Myślę, że terapia jest w stanie to zrobić. Na pewno pomoże. Na pewno w jakiś sposób pomoże, więc myślę, że na pewno warto coś z tym zrobić. Jeśli nie są w stanie sami tego zrobić, to na pewno warto poprosić o pomoc. Tu jeszcze, co mnie zaciekawiło w tym liście, w tej historii, to, że ten seks przedmałżeński, mimo że był tylko raz, był udany, tak jak pisze nasz widz. No to właśnie co się stało, coś musiało się zadziać w takim razie pomiędzy tym seksem przedmałżeńskim, a już zawarciem ślubu, tak? Bo potem ten seks przestał się udawać. To czy w takim razie, nie wiem, ta partnerka, czy ona udawała, czy może coś złego się stało pomiędzy? Wiesz co, ciężko stwierdzić, jaki ten pierwszy seks był. Ja usłyszałem, że ten seks jego zdaniem był udany, to znaczy niepewnie nie otrzymał informacji zwrotnej od niej, tak sobie wyobrażam. Więc jeśli jego zdaniem był udany, to może jej zdaniem to było zaciśnięcie zębów w jakiś sposób, żeby ten seks do niego doszło. Jakieś takie dopuszczenie partnera, które jest momentem, okej, jestem sprawna seksualnie, możemy być razem. Ale ja tak sobie myślę, że oni obydwoje w tym seksie mają jakieś trudności. On ze względu na to, że ten seks dosyć późno zaczął i nie szedł on jakoś tak specjalnie dobrze, a ona z tego względu, że ten seks, z tego co słyszę, budzi w niej żywe, negatywne uczucia i przykre uczucia. On też ma taki trochę roszczeniowy stosunek do tego małżeńskiego łoża, bo cytuję... Czuję upływ czasu i wiem, że należnych mi doznań z legalnego związku nikt mi nie wróci. Tak jakby, prawda, to mu się należy. Wiesz co, jest w tym pewnie trochę złości, pewnie trochę bezradności też, bo po tylu latach nasz widz może czuć się bezradny, że pomimo różnych prób i starań z tego seksu nic nie ma, jest coraz gorzej. Więc myślę, że to jest efekt bezradności, więc w tym momencie... Może ten list będzie takim pierwszym krokiem do tego, żeby poszukać jednak pomocy i nie czuć się bezradni, jeśli sami nie są w stanie sobie pomóc w tym obszarze. Jeszcze tak chcę bardzo praktycznie poradzić naszemu widzowi. Nie wiem, gdzie oni mieszkają, ale załóżmy, że mieszkają w jakiejś małej miejscowości. Jak ty byś zorganizował taką właśnie wizytę u terapeuty? Żona jest bardzo pewnie niechętna. Chociaż nie wiemy tego, ale może być tak, że nie będzie chciała skorzystać z pomocy specjalisty. Jak ty byś mu poradził? Co on ma zrobić tak konkretnie? W zależności, czy chcą pomóc sobie, czy tylko jednej osobie, bo to jest bardzo istotne, czy do gabinetu przychodzi dwie osoby, czy tylko jeden pacjent. Jeśli on by przyszedł sam do gabinetu, to wtedy trzeba było się zastanowić, jak on sobie może sam pomóc, bo pracując z jedną osobą nie można jakoś zmienić układu, w którym się jest. Jeśli byliby z małej miejscowości, to nie jest problemem, żeby umówić się na wizytę. Często już nawet pierwsza konsultacja, jedna konsultacja może dać im pewne światło i pokazać pewne możliwości, co zrobić, żeby coś z tym związkiem ruszyć.
Często takie konsultacje nie muszą odbywać się raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu. Można je rozłożyć na dłuższy czas, raz na dwa tygodnie albo nawet dłuższe odstępy czasu, po to, żeby jakoś dostosować się do możliwości partnerów. Więc tutaj pod tym względem, w tym aspekcie nie ma żadnych problemów. Bardziej kwestia motywacji, czyli takiej rozmowy, która pewnie by pokazała, że ten seks i bliskość z nią jest dla niego bardzo, bardzo istotna, dlatego chciałbym nad tym pracować. Dzięki, Daniel, za rozmowę. Mam nadzieję, drogi widzu, że jakoś Ci pomogliśmy, poradziliśmy. Bardzo dziękujemy za Twój list i zachęcamy pozostałych do pisania do nas na dobryseks@agora.pl. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia.